Dzisiejsze spotkanie jest dla Piotra. I Piotrze, chciałeś przekazać punkty. To proszę. Taki najważniejszy punkt to nerwica wegetatywno-naczyniowa, nerwica lękowa właściwie. Problemy finansowe, problemy właśnie ze zdrowiem, dziwna reakcja na zmiany pogody i na słońce. To tam jeszcze problemy właśnie z tym kręgosłupem, zawroty głowy. No tak mniej więcej. Dobrze. Wystarczy. Jeśli tak uznasz. Dobrze, to w takim razie prośba, żebyś wyłączył mikrofon na Skype'ie. I Piotr wyszedł. Teraz mam go przestawionego, nie umiem przestawić z powrotem. Siut. Znowu wyszedł Piotr. No dobrze, to się i tak nagrywa. Darku, ty jak się połączysz z Piotrem, to daj mi znać. O, Piotrze, już jest dobrze. Wyłączyłeś mikrofon i jesteś dobrze. Darku, jak nawiążesz kontakt z Piotrem, to daj mi znać. Już. Powiedz mi, jak go widzisz i jak go czujesz? Jest zwrócony w taką stronę, gdzie wydaje się, że w tej przestrzeni, w której jest, jest jakaś taka odległa jasność. Jej nie widać, ale jakby czując ją, wydaje się, że ona jest widoczna. Ale to dopiero jak przez Piotra się zaczyna odczuwać, to ją jakby wyobrażeniowo można poczuć, wręcz zobaczyć. I są takie dwa ogniska w nim lękowe, tak bym powiedział. Jeden to jest w klatce piersiowej, aż dosłownie tak jakby ten lęk gdzieś go chciał przyciągać. A drugi jest na plecach. On go utrzymuje w miejscu, a w zasadzie chce go cofać. Można by było powiedzieć, że te dwa lęki rozrywają Piotra. I jest taka gonitwa, myśli powiedzieć to może za mało. W głowie jest chaos. Tak jakby nie dość, że jego energetykę, to też jego myśli jakby są podwajane, potrajane, czy w ogóle czasami ma się wrażenie, że są zwielokrotniane. Odczucia również, ale głównie chodzi o myśli, tak jakby świadomość przenikała się sama ze sobą i powodowała, że jest tam więcej jakby czynników, myśli, odczuć, wszystkiego nie stąd coś takiego no nienaturalnego. Jest tam więcej czynników niż jest to potrzebne do takiej zwyczajnej oceny czy analizy sytuacji. Tak samo Piotr tak bardzo odczuwa te różnego rodzaju emocje, jakby był w kilku miejscach jednocześnie, czyli jakby zbiera więcej emocji, niż jest w stanie odczuć ich w danej sytuacji. Więcej się pojawia emocji, taka rozszerzona wersja, bo taka, no, niekiedy wydaje się, że nie można przypisać tych emocji danemu wydarzeniu, jest ich więcej lub są silniejsze, niż mogłoby wskazywać to odczuwanie w Piotrze, że on jest w stanie, no właśnie chyba nie do końca jest w stanie to wszystko ocenić, a czując jakby bardziej wchodzi w analizę, stąd tworzyć ten chaos. Jest taki
takie oczy dzikie ma, takie w sensie dzikie, takie jakby próbował właśnie to wszystko w sobie zintegrować, znaleźć odpowiedzi, tak jakby był przeładowany informacjami. Nie jest w stanie ich wszystkich w sobie poukładać. Trochę mnie wybiło z tego, więc mogło mi coś umknąć. Darku, sprawdź te dzikie oczy. To są oczy Piotra? No dzikie w takim sensie, że jest zdezorientowane może, tak bardziej powinienem powiedzieć. Sprawdziłeś jego DNA? Tak. Okej. Powiedz mi, czy patrząc na energetyczne DNA widzisz jakąś ingerencję? Nie, jest coś takiego, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale to nie jest związane z DNA, tylko jest takie poczucie, że to jest związane z jego świadomością, ale DNA nie. Dobrze, coś pewnie mówiłeś wcześniej, świadomość przenika się sama ze sobą. Piotr cały czas wchodzi i wychodzi. Nie wiem, co on robi. Dobrze. Okej. Okay. Powiedz mi, czy Piotr cię czuje? Widzicie? Tak. W jakim jesteś? Powiedzieć, czy wie. I to wydaje się, znaczy no wie w takim sensie, że no trudno powiedzieć, jak się spotyka człowieka, że się wie, kim on jest. Wie się, że się z nim spotka. Dobrze, to znaczy chodziło mi o to, czy on wie, dlaczego jesteś w jego przestrzeni. Tak. Okej. Okay. Zapytaj go w takim razie, co chciałby zmienić lub nad czym chciałby popracować. Zrozumieć. Zrozumieć to, uzupełniając to, co w nim się dzieje. To jest coś takiego, jakby właśnie on żył w jakiejś innej rzeczywistości. Odczucia są jakby z innej rzeczywistości. On próbuje zrozumieć, dlaczego czuje coś, co go nie otacza. To tak, ja bym tak to powiedział, że on czuje albo nie rozumie tych odczuć. Próbuje je przypisać czemuś, temu swojemu życiu, ale nie wydaje się, że nie umie tego zrobić. Nie potrafi wytłumaczyć sobie, dlaczego. Czuję aż tak, albo tyle myśli ma związanych z jakąś sytuacją, czując, że nie potrzebuje aż tylu myśli, a jednak się pojawiają. Dobrze. Zapytaj Piotra, czy był kiedyś w takim życiu lub w takim stanie, kiedy wszystko rozumiał? Tak mu się wydawało. Tak odczuję jego, jakby takie odczucie mu się pojawiło. Pojawiło. Tak mu się wydawało, że rozumie. Okej. Poczekaj, Piotrze, nie majstruj już przy telefonie, bo rozpraszasz. Dobrze, czy ma dostęp do swojej pamięci? Do swojej linii czasowej? I tak, i nie. Bo tworzą się jakieś obrazy, które w części on pamięta, a są też takie jakby może obrazy, czy bardziej odczucia, które są takie bardzo mu bliskie, ale których jakby nie jest w stanie odnaleźć w pamięci. Darku, kiedy tu tak postrzegasz i odczuwasz część subtelną Piotra, powiedz mi, gdzie jest jego ciało fizyczne? No, w fizyczności. W tu i teraz? Tak. Dobrze. To jeszcze powiedz mi, jak wygląda synchronizacja. Czy jest synchronizacja między ciałem subtelnym a fizycznym? Jest, ale to jest takie
Tak, i to jest przeładowanie go informacją i odczuciem. Okej. Dobrze. Powiedz mi, czym teraz najmocniej wibruje Piotr? Jaką emocją? Jakąś taką obawą, lękiem. Aha. Tak trudno jednoznacznie to się tak też przenika. Zapytaj go, czy chce usunąć tę obawę i lęk. Tak. Wie, jak to zrobić? W zasadzie to nie wie, bo stara się to robić, ale to wraca. Aha, dobrze. To poproś, żeby teraz, kiedy policzę do trzech, po prostu zebrał lęk i obawę. Na jeden, dwa i trzy wystarczy, że taką decyzję podejmie. Zbierze swoimi rękoma energetycznymi, które działają czasami jak magnes, jeśli taka będzie decyzja Piotra. Zebrał? Nie. Udało mu się coś zebrać, czy w ogóle nie? Nic. Nic, okej. Okay. Pozwolisz mi z Piotrem porozmawiać? Tak. Piotrze? Słucham. Piotrze, pomyśl o tym, że twoje ręce działają jak magnes. Twoje dłonie energetyczne są magnesami. I kiedy położysz te dłonie tam, gdzie odczuwasz najmocniej lęk, to ten lęk przyklei się po prostu do twoich znamagnesowanych dłoni. Możesz to zrobić? Tak. No to już. Powiedz mi, dużo jest tego lęku? Dużo. Myślę. Aha. Czuję ten lęk. Aha. Myślę o tym, przykładam ręce i czuję, że on tam jest. Że on jest. To teraz zbierz go rękoma. Tak jakbyś nabierał energię lęku. Udało się? Nie. Nie. Co przeszkadza, powiedz Piotrze? Co czujesz, że przeszkadza? Nie czuję, że coś przeszkadza. Aha. Dlaczego nie możesz zebrać? Teraz pomyśl, że zbierasz. Myślę cały czas. Cały czas myślisz. Okej. Dobrze. Powiedz mi, gdzie odczuwasz obawę? Czy tylko myślisz o tej obawie? Myślę o tym, gdzie to jest. Aha. Czuję to. I czujesz, gdzie czujesz obawę? W głowie. Głowa. Obawę czuję w głowie. A lęk? W klatce piersiowej i na plecach. Okej, dobrze. Zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się. Wróć do swojego oddechu. Darek, jesteś? Tak. Jak się czujesz? Dobrze. Powiedz, co czułeś jeszcze przepuszczając Piotra? Że Piotr przenosi się do jakiejś innej warstwy swojego istnienia, to znaczy jakby zamykał się w tej sytuacji, tak się na niej skupił, na tym, co ma zrobić, że był tak bardzo skoncentrowany, że aż, nie wiem, jak to powiedzieć, utrwalił tą sytuację i tak jakby się zamyślił w niej i pokazał się jakby szerzej, czując dalej, mając wewnątrz siebie tą sytuację, nad którą się skupiał. Chciałabym, Darku, żebyś teraz spojrzał tak trochę kompleksowo na ciało emocjonalne, na ciało seksualne i na ciało mentalne Piotra. I powiedz mi, czy któreś nad pozostałymi góruje? To emocjonalne.
W tej chwili, ale ma się wrażenie, że czasem i inne próbują. Natomiast teraz emocjonalne. Emocjonalne. Tak. Okej, dobrze. Jakbyś mógł bardziej prześledzić to przechodzenie do innej warstwy, jak to nazwałeś? Ja bym no użyłem, bo nie wiem, jak inaczej opisać ten stan. Po prostu jednocześnie jestem w tym momencie, on bardzo koncentruje się nad tym, co ma zrobić, jest bardzo, cała uwaga jego idzie i tak dużo tej uwagi, że w pewnym momencie zaczyna być pusty i wtedy jakby jest na innym, nie wiem, poziomie, no właśnie nie wiem, jak opisać ten stan, na innym poziomie, że jest po prostu w takiej pustce i jednocześnie w tym stanie, nad którym się skupia. Koncentrował i w zasadzie to jest taki trochę nieobecny. Nawet w tej silnej koncentracji jakby był właśnie trochę nieobecny. Zapytaj Piotra, czy pamięta, co odczuwał w chwilach radości? Czy jak odczuwał te wibracje radości? Jak odczuwał radość? No jako radość. Mógłby przywołać to odczucie w sobie? Chciałabym, żeby się wypełnił radością. No chyba nie do końca jest w stanie się wypełnić radością, bo ona jest jakoś taka warunkowana. To znaczy, albo inaczej bym powiedział, kontrolowana. On kontroluje tą radość. W takim sensie, że chce, żeby to ona była i jakby tworzy bardzo dużo warunków do tego, żeby ona zaistniała, żeby sprawdzić, czy to jest faktycznie radość, czy to coś innego na to nie wpłynie i w efekcie kontroluje to. I czuje i radość, ale jednocześnie całą tą otoczkę, która już radością nie jest. I zaburza jakby tą pełnię radości. Dobrze. Zapytaj Piotra, czy wyczuwa w swoim ciele subtelnym coś, co do niego nie należy. Jakieś elementy być może, jakieś implanty. Nie wyczuwa. Nie wyczuwa. Zapytaj, czy ty możesz zeskanować jego ciało bezdotykowo. Tak. Zrób to, Darku. I powiedz mi, czy są i gdzie, jeśli są implanty. Są. W takich miejscach w zasadzie chyba nie ma tutaj jakiegoś takiego głównych miejsc. W różnych miejscach są. Takie elementy większe, mniejsze, to wygląda trochę jak takie mikroskopijne i czasem trochę większe niż mikroskopijne, takie półmilimetrowe do milimetra i mniejsze. Takie elementy jakby liść obrać z tej tkanki zostały takie tylko te elementy, takie te łykowate. Te żyłki takie. I to jakby jest poczucie, że to jest jakąś anteną, że to zwiększa jego pojemność informacyjną. On przez to jest w stanie czuć, ale też jakby nadawać. Jest takie poczucie, że to tworzy jakiś rezonans. Rezonans taki wewnętrzny. Okej. A sprawdź jeszcze, czy jest jakieś większe skupisko tego w klatce piersiowej na plecach? Bardziej w głowie. W głowie. Dobrze. Czy kiedy to odczułeś i pokazałeś, czy Piotr to teraz czuje? Czy czuje? Nie czuję. Nie czuję. Okej. Zapytaj go, czy możesz wyłączyć to, co ma w głowie, te elementy. Tak. Darku, zrób to. Po prostu wyłącz. I powiedz, czy coś się zmienia w Piotrze, w momencie, kiedy wyłączyłeś te elementy w głowie. Czuję się osamotniony.
jakby utracił coś. Czuje się pusty i jakby odczuwa takie coś takiego jak chłód, czy takie bardzo duże, coraz większe zimno. Okej. No i pociemniało w tej jego przestrzeni, czy nawet w nim jakby się odczuwa ciemność. Sprawdź, czy te elementy, te drobne, mogą w ten sposób wpływać, że Piotr czuje raz przepływ ciepła, raz zimno przez swoje ręce. Tak, to w zależności od tego, czy to jest bardziej, te wszystkie elementy są bardziej w przewadze nadawania, czy odbioru informacji. Chciałabym, żebyś teraz, Darku, prześledził, kto jest odbiorcą nadawania przez Piotra. On sam. On sam. A kiedy odbiera, od kogo lub czego dostaje informacje? Od siebie. Też od siebie. Dobrze. Zapytaj Piotra, czy możesz wyłączyć wszystkie pozostałe elementy. Nie wie, które. Wszystkie. Wydawało mi się, że wyłączone są wszystkie. Wyłączyłeś w głowie. Czuję odpływ i tą ciemność w całym sobie. W całym sobie, dobrze. Czyli wyłączyłeś je wszystkie. Okej, dobrze. Zapytaj Piotra, czy teraz może sobie przypomnieć tą swoją oryginalną, czy naturalną bardziej radość. Nie potrafi. Nie potrafi. Okej. Smutek, pustka człowiek. Smutek jest. Poproś go, żeby teraz ten smutek zebrał. Tak jak mu pokazywałam tymi rękoma, dłońmi magnesowymi, żeby złapał smutek. Może go zatrzymać w rękach, w dłoniach? Udaje mu się? Tak. To teraz chciałabym, żeby spojrzał na ten smutek i powiedział mi, czy to jest w 100% jego energia. Tak. Okej. Chce zatrzymać ten smutek, czy chce się go pozbyć? Chce się pozbyć. Okej. Niech zrobi z tego kulkę i rzuci tak daleko, aż przestanie ją widzieć. Już. Gdzie odczuwa, powiedziałeś, smutek i pustka, pustkę? Gdzie odczuwa pustkę? No w całym ciele pustka. W całym ciele. Mógłby wypełnić tę pustkę swoją energią? Darku, wyłączyłeś działanie tych tych żyłek liści. No tak. No. Tak. A teraz prośba, żebyś po prostu usunął z ciała Piotra wszystkie te elementy. Usunie. I powiedz mi, czy coś się zmienia w Piotrze? Niepokój narasta. Z tej pustki. Takie nie wiadomo, co jest. Jak ten stan jest taki pusty i tam wypływa z tego niepokój taki. Poproś Piotra, żeby z własnej energii wykreował przestrzeń neutralną, nadał jej charakter neutralności. Niech to zrobi.
Chcę, żeby tam wszedł. I powiedz mi, czy w takiej przestrzeni neutralnej jest jakaś różnica w jego odczuciu? Silniej to wszystko jest odczuwalne do tego stopnia, że taki jest taki specyficzny stan w jego nogach. I od nóg idzie, wypełnia się takim napięciem. Takie całe ciało jego napełnia się tym, co w nogach się pojawiło. Jedynie w głowie jest taka specyficzna, taka pustka, tak jakby miały się pojawić jakieś reakcje czy myśli, a one się nie pojawiają. Piotr czeka. Okej, dobrze. Powiedz mi, czy generalnie w tym stanie Piotr się dobrze czuje, źle? Jaki mu jest? Trudno jest ocenić. Nie ma w nim takiego oceny, czy to dobrze jest, czy źle. Dobra. Na razie, Darku, wyjdź z tej przestrzeni i powiedz mi, czy jest jakikolwiek zewnętrzny wpływ na Piotra. Tak. Co tam czujesz, widzisz? No te słowa wszystkie, które wypowiadasz na nim, bardzo wywierają wpływ na niego. Bardzo się na tym koncentruję. Dobrze. Teraz chciałabym, żebyś spojrzał, czy ty masz dostęp do linii czasowej Piotra. Tak, jest taka rozczłonkowana ta linia czasowa, tak jakby równolegle jakieś rzeczy się działy, ale widać, tak. Jest gdzieś początek? Nie ma początku. Cały czas lecą równolegle? A w tym sensie jest połączenie. Jest punkt, węzeł. Jest węzeł. Idźmy do tamtego węzła, tego początku. Co tam widzisz, co czujesz? Duży żal, pustkę, taką formę nadziei, takie połączoną taką z taką desperacką próbą zrobienia czegoś. Czy to jest w tym wcieleniu? Nie. Gdzie jesteśmy geograficznie, historycznie? Przychodzi informacja? Nie, nie ma geograficznie, ani historycznie. Nie ma. Czy to jest już na planie ziemskim? Nie, na Ziemi geograficznie, historycznie by to było można zauważyć. Dobrze. Czy to jest jeszcze przed jakimkolwiek wcieleniem lub zejściem na jakikolwiek plan? Nie. Czy to jest na innym planie? Na innej planecie? Możesz mi opisać w skrócie bardzo tę planetę? Niskie takie miasta tam są. Rozległe takie, wypełniające takie doliny. Nie buduje się tam wysoko, tylko właśnie nisko. Bardzo jest tak cicho tam. Nie ma takiego ruchu ulicznego jak u nas, że samochody jeżdżą, tylko wszystko jest takie ciche. Ludzie są ubrani raczej tak w takie podobne do siebie stroje. Różnią się bardzo tak subtelnie od siebie. Jakimiś takimi formami na takich naszywek w niektórych miejscach tego ubioru. Mężczyźni najczęściej są ubrani w taką formę koszuli i spodni. Kobiety podobnie, tylko że koszule mają dłuższe, tak jakby wypuszczone. Są dłuższe takie nawet. Też są do 1/4. Tak.
Okej. Kim tam jest Piotr? Kobieta, mężczyzna? Piotr jest mężczyzną. Ma tam rodzinę? Najpierw ma, później nie ma. Aha. Co się wydarzyło? Umiera ich córka na jakąś taką chorobę, gdzie próbujemy jej przez bardzo długi okres czasu pomóc. Nikt nie jest w stanie. Ta córka umiera, oni popadają. W zasadzie to może nie oni, tylko bardziej żona. Podupada właściwie emocjonalnie. Ona jest taka wyłączona, cierpi. Piotr próbuje jej pomóc, ale czuje, że ją traci. I faktycznie traci ją. I wtedy jakby na niego przechodzi ta pustka i taki żal, że nie był w stanie jej pomóc. I próbuje, zatrudnia się, tak bym powiedział, do pracy przy jakimś projekcie, gdzie pracują nad udoskonalaniem świadomości, po to, żeby móc jakby stworzyć sobie świat w swojej świadomości, stworzyć coś, co pozwoli odbudować obraz siebie, w zasadzie to swojej rodziny, który był pozbawiony tego typu pustek i cierpienia. Pracując na tym, nie udaje mu się to, zawsze są jakieś zakłócenia. On jakby próbuje odbudować obraz żony i córki na podstawie swoich wspomnień i to się zawsze jakoś zawala. W sensie takim, że to jakby algorytm, który utrzymuje te dane, które on tam w tej świadomości chce umieścić, powoduje pewnego rodzaju reakcje, które są jakby niekontrolowane. On zaczyna rozumieć, że tworząc tego typu model, nie jest w stanie odtworzyć świadomości kogoś, bo nie był w stanie odczuwać tego wszystkiego i próbując to zrozumieć, jakby zagłębia się dalej. Pracuje jak opętany, w sensie, że oddaje się w pewnym momencie całkowicie temu i próbuje teraz zrozumieć, jakie elementy są kluczowe. Zaczyna dokonywać jak to powiedzieć, takiego skanu dokonuje transferu swojej świadomości po to, żeby badać swoją świadomość z zewnątrz, żeby móc zobaczyć, jak ten model zachowuje się w oddzieleniu od niego, po to, żeby móc potwierdzić, ewentualnie skorygować, jakie informacje są jeszcze kluczowe do tego, żeby ta świadomość była samoświadoma i żeby była jakby jakich elementów można byłoby tam dodać, żeby na przykład wykasować pewne emocje czy przyczyny pewnych emocji, które w tej świadomości zaczęły robić, pobudzać pewne przestrzenie i wywoływać pewne emocje. I zaczął tworzyć takie modele świadomości i wydaje się, że w pewnym momencie doszedł doszedł do takiego punktu, kiedy uznał, że jakby nie do końca chyba jest w stanie kontrolować wszystko. Natomiast i te wszystkie modele zostały w takiej pracowni, nie wiem jak to nazwać, to jakieś centrum, laboratorium, no w pewnym sensie. Na pewno to sprawiło, że jego badania były też konsultowane z innymi naukowcami i generalnie on na bazie tych badań, tych swoich obserwacji przyczynił się do tego, żeby stworzyć
na bazie tego taką świadomość, którą można byłoby transferować do różnego rodzaju tworów takich technologicznych, które były w efekcie przyjazne użytkownikom, tym istotom, tym ludziom, którzy tam żyli. Dlatego, że to miało jakby świadomość, którą można było w pewnym sensie ograniczyć do funkcji, którą te urządzenia pełnią. Również tworzono z tego taką sztuczną trochę inteligencję, która kompletnie nie była odczuwalna jako sztuczna, tylko bardzo prawdziwa, dlatego że zgromadzono bardzo dużą ilość danych, którą później można było obrabiać i synchronizować na przykład z jakimiś czujnikami, które dawały odczuć tym maszynom w świadomości bodźce zewnętrzne i reagować w określony sposób. On w pewnym momencie stracił nadzieję, że to znaczy stracił nadzieję. W zasadzie nie stracił nadziei. On po prostu poddał się, dlatego że zrozumiał, że zaprzepaścił szansę, że pewnego rodzaju odczyty swoich tych dziewczyn, córki i żony musiałby zrobić wcześniej. Zrozumiał, że na podstawie tych pamięci nie jest w stanie tego odczytać. Miał taką bardzo, więc jakby jedynym sposobem byłoby cofnąć chyba tylko czas, ewentualnie spotkać je gdzie indziej po to, żeby bardziej zrozumieć i po prostu i być. On bardzo chciał, tęsknił za tamtymi chwilami. I w momencie, kiedy zmarł, był w takim jakby w takiej pozycji poszukiwacza jakiejś prawdy uniwersalnej i jakby w pewnym sensie chciał sobie dać szansę na nowe doświadczenie, ale w jakiś sposób zaczął czuć dużo więcej niż właśnie dostarczała mu dana sytuacja. On nauczony już jakby swojej natury, swoich reakcji, nie rozumiał, dlaczego reaguje na jakieś sytuacje dużo bardziej na przykład emocjonalnie, albo tak bardzo analizuje, albo idzie w kierunku takiego zamknięcia się w przestrzeni tej informacyjnej i te myśli jakby krążą w nim, tak jakby forma takiego, nie wiem, właśnie zamknięcia. On czuł się tak, jakby był zamknięty w tej świadomości swojej, w tych myślach, w tych emocjach, czy wypełniony jeszcze bardziej właśnie czynnikami, informacjami, które były w nim, więc trudno powiedzieć, że zewnętrznymi. Tam wydaje się, że w sposób niekontrolowany przez niego, no bo on nie mógł tego kontrolować, bo nie żył już w ciele, nie był takim punktem tego eksperymentu czy tych prac. Okazało się, że wykorzystano tą później tą świadomość jego, którą on stworzył i inne świadomości do tego, żeby wyposażyć jakiś bioroboty w świadomość właśnie, którą stworzył, która była odczytem jego świadomości. I z jednej strony były to oddzielne świadomości, ale mimo wszystko wpływały na siebie dlatego, że były zgodne ze sobą i wchodziły w rezonans, czyli odczucia i myśl wywołana w tamtej świadomości odczytanej wchodziła w rezonans ze świadomością wzorcową Piotra i przynosiła tam emocje czy myśli, które jakby odczuwał w innym stanie świadomości. Czyli on mógł na przykład jako ten biorobot funkcjonować i mieć pewnego rodzaju myśli w obrębie tej świadomości i na bazie rezonansu to zaczęło trafiać, czy pojawiało się już w samym Piotrze jako jego, bo było na dokładnie tej samej fali, na dokładnie tej samej częstotliwości. On to po prostu czuł i myślał
pewnym sensie swoje myśli, choć nie przez niego wytworzone. Przez tą część, przez tą wzorcową jego, tą naturalną świadomość, tylko przez klon świadomości. No i zaczął mieć problem, bo zaczął w bardzo specyficzny sposób światy i swoje życia rozumieć. Bardzo się gubił, jakby miał różne stany odrealnienia takiego czasem, czy miał bardzo specyficzne spojrzenie na otaczające, czy jego otaczające go życie, czy w ogóle na samego siebie, na innych. Bardzo zagmatwane te spojrzenia na niego. On tam później to eskalowało i tych klonów jego świadomości powstało więcej, dlatego że brano jakby tą świadomość i wykorzystywano, obrabiano, wykorzystywano do tego, żeby tworzyć bardziej przyjazne, no mówiąc wprost, urządzenia. Roboty, dobrze. Powiedz mi, powiedziałeś, wykorzystano, robiono, kto? No, ci wszyscy, którzy jakby w tym projekcie uczestniczyli i kontynuowali pracę. Okej. Okay. Piotra już nie było fizycznie? Wtedy? Jego ciała fizycznego? Nie było. Nie było. Dobrze. Dobrze. Cofnijmy się jeszcze do tego momentu, kiedy spotkaliśmy go, kiedy córka umiera. To jeszcze cofnij ten czas, kiedy ta rodzina jest w całości, nie ma żadnych dramatów, tragedii. I powiedz mi, czy tam Piotr jest wolną istotą? Jest. Mhm. Czy córka jest wolną istotą? Tak przez połowę swojego życia krótkiego, sześcioletniego, tak o, do trzeciego roku jest, a później w jakiś sposób zaczyna ją ten świat przytłaczać i w szóstym roku swojego życia właśnie taki bardzo w takim stanie w ogóle ginie. W takim stanie, takim specyficznym stanie takiego osamotnienia. Ona w domu przy Piotrze i przy mamie czuje się we właściwym miejscu, a na zewnątrz zaczyna jakby ją dopadać jakaś forma takiego przerażenia i pustki. Zobacz, czy tam w tamtym momencie, kiedy ją zaczyna to dopadać, czy jest jakiś zewnętrzny wpływ na nią? Tak. Co tam wyczuwasz? No, zewnętrzny wpływ. Jaką energię? No, energię taką, która jakby burzy, czy chwieje jej odczuciami, jej pewnością, jej nastrojem, jej pewnością. Napiera, powoduje pewnego rodzaju napięcia i formę takiego stresu. Zobacz, czy ma jakieś implanty w sobie. Tak, później już ma. Aha. Chodzi mi o ten moment, kiedy właśnie zaczyna ta energia napierać. Czy już ma jakiś implant? Nie. Jeszcze nie. Teraz chciałabym, żebyś zerknął na mamę, żonę Piotra i powiedział mi, czy ona też do pewnego momentu jest wolną istotą? Do momentu śmierci. Śmierci córki. Okej. Chciałabym, żebyś jeszcze nabrał perspektywy na tamtym planie i powiedział mi, czy wyczuwasz jakąś energię, która wpływa. Chodzi mi o jakieś byty, które się zaczynają tam kręcić. Są tam energie, które próbują zasiać, że tak powiem, pewne idee, za którymi niektóre osoby podążają. Podążają. Jaki rodzaj energii jest to? Insektów. Insekt. Jeszcze większą perspektywę, tak jakbyś widział całą tę planetę i powiedz mi, czy
jest więcej takich rodzin, miejsc, w których próbują zasiać. Próbują zasiać na całej planecie. Na co? Odczytują bardzo dużą ilość informacji z przestrzeni informacyjnej tej planety, z energetycznej części tej planety, po to, żeby zrozumieć pewne schematy funkcjonowania tej cywilizacji i natury tych istot. I szukają takich miejsc, w których można byłoby wprowadzić jakieś zakłócenia albo skierować uwagę poszczególnych istot w stronę takiej, gdzie można by było przejąć kontrolę nad tym. Okej. Okay. Powiedz mi, czy jeszcze za życia Piotr dostaje jakiś implant? Tak, on widać, że zaczyna trochę jakby odrealniać się i popada w jakąś taką obsesję, żeby nie ma tam możliwości, gdyby on miał możliwość i byłyby tam prace prowadzone gdzieś z podróżami w czasie, no to myślę, że w tą stronę by poszedł. On nie był w stanie, tam nie było takich konceptów, więc on chciał odtworzyć coś, co było, a taką technologię wykorzystał, czy chciał wykorzystać, bo pewne prace nad taką świadomością były już prowadzone, więc on po prostu rozszerzył to do tego, że szukał sposobów, żeby odtworzyć świadomość, tak jakby rozumiał, że każdy jest zbiorem informacji i tą informację można jakby odtworzyć. A miał informacje na temat tego, jak się czuł, kim była jego rodzina. On to wszystko, to co pamiętał, próbował jakby sprowadzić do pewnego rodzaju wzoru, który by kierował tą świadomością. Zachowywałby się. Pewien algorytm chciał stworzyć i nie potrafił, bo ten algorytm zawsze mu brakowało czegoś, co było tylko w tych już żywych istotach, w tych żywych świadomościach. Dlatego zaczął uczyć się na sobie, jakby stworzyć model zewnętrznej świadomości, która by odpowiadała jego świadomości, ale mógł jakby patrzeć na to, czy ona jest zgodna. Czy będzie reagować tak jak on, czy będzie czuć tak jak on. Czy już wtedy miał jakiś obcy element w sobie? No tak. Zaczęły się pojawiać takie elementy, które w nim, które właśnie zaczęły koncentrować jego energię do środka, tak jakby on nie widział na zewnątrz, tylko bardzo musiał wejść w siebie, żeby zrozumieć siebie, swoje reakcje i odbierać jakby ten patrzeć na, porównywać. Czy ta świadomość, którą tworzy ze swojej świadomości, jest zgodna. On bardzo jakby koncentrował się do środka. Wtedy ten element, czy elementy w zasadzie bardziej pomagały mu w tej koncentracji i tworzyły taką w sumie obsesję na tym punkcie. On przestał żyć, chciał jakby wejść w każdy aspekt, w każdą przestrzeń swojego istnienia, po to, żeby ta świadomość, która w nim jest, mogła w całości zaistnieć poza nim. Dobrze, pokaż mi teraz ten moment, kiedy wychodzi z ciała fizycznego. Co tam się dalej dzieje? No, to co już mówiłem, zaczyna czuć, myśleć myśli, które w pewnym sensie odczuwa się totalnie jak jego. Odczucia są dokładnie tak jak jego, bo są zgodne z nim, ale nie może przypisać ich do tego, co mu towarzyszy. Jest po prostu jest koncentrowany na czymś, czego nie ma w jego postrzeganiu, ale w odczuciach jest. Jest. Inkarnuje? Decyduje się na inkarnację? Tak. Chciałbym, żebyś teraz spojrzał, czy z tamtego momentu tworzą się dwie linie czasowe? Więcej linii jest, bo później zaczynają, tak jak właśnie wcześniej wspomniałem,
próbują z tych wzorcowej jego świadomości tworzyć więcej świadomości, które właśnie żyją swoim osobnym życiem, mimo że są z jednego źródła stworzone, ze świadomości Piotra, ale właśnie ten rezonans, ta częstotliwość wzorcowa jest nośnikiem emocji i myśli, które właściwie one się przenikają, ale Piotr je czuje jako swoje, ale jakby nie mogąc fizycznie tego odczuć, ale energetycznie, emocjonalnie już tak. Dobrze. Jesteś w stanie zobaczyć, ile jest tych linii? One się cały czas modyfikują. Dochodzi do tysięcy, do prawie 10 tysięcy takich, takich równoległych jakby świadomości, które żyją, żyją albo istnieją. Bo niektóre trudno powiedzieć, że one żyją. One są, istnieją. Są świadome tego, że są. I to wszystko gdzieś tam się mocniej lub słabiej przenika. Dobrze, powiedz mi, czy jest kilka lub kilkanaście lub więcej linii czasowych, jeśli chodzi o inkarnowanie na Ziemi? Nie, na Ziemi jest ta jedna linia. Ta jedna. A ta reszta gdzie? W różnych miejscach na tamtej planecie. Aha, na tamtej, tak. Rozumiem, że tamta planeta cały czas istnieje. Tak. Dobrze. Ta tak zwana bazowa, oryginalna świadomość Piotra dalej jest tam tym centrum badawczym? No to zależy, którą weźmiemy jako bazową. Czy jego naturalną, czy tą, naturalną, którą stworzył. Naturalną. To, to jest w Piotrze. Jest w Piotrze, dobrze. Okej. No dobrze, to powiedz mi, gdzie będzie inkarnował na Ziemi i czy to jest jego decyzja? W pewnym sensie jest jego decyzja. Ale jakby w pewnym sensie modyfikowane poprzez inne te świadomości. Jeśli wziąć taką powieloną jego świadomość i próbować ukształtować ją na w odrębny jakby sposób, karmiąc ją w cudzysłowie innymi doświadczeniami, to wtedy ona zacznie odczuwać coś, co zacznie wpływać na tą świadomość, która w Piotrze jest i w pewnym momencie on nawet może na podstawie tych odczuć zacząć podejmować decyzje częściowo zgodne z tamtymi sytuacjami, z efektami tamtych decyzji, odczuć i wtedy w podświadomie Piotr może czuć, że wybiera coś, co jest zgodne z nim, w efekcie zewnętrznie jest na niego wpływ wywierany, czego on nie jest w stanie odczuć, nawet zauważyć, bo jest to tak zgodne z nim w tym odczuciu, że jest, można by było powiedzieć, że jest pewny, choć to nie jest tak, że on jest pewny, tylko po prostu czuje, że to po prostu czuje. I w tym sensie jest w odczuciu, że to jest jego decyzja, w efekcie jest to decyzja, która jest ukształtowana z zewnątrz. I on jest tylko jakby takim wykonawcą tego, co na zewnątrz. Powiedz mi, czy gdziekolwiek, na której z tych linii, a teraz w zasadzie najbardziej nas ta ziemska linia interesuje, spotyka swoją żonę i córkę? Nie. Dobrze. Ile razy będzie inkarnował na Ziemi do dzisiejszego Piotra? 16. On spotyka niekiedy wyobrażenie żony i córki w niektórych doświadczeniach, to co chciał odtworzyć, to co jakby było jego obrazem, spojrzeniem, niekiedy chce zrealizować.
czy zobaczyć w kimś innym, czując, że to jest to, że to jest ta osoba mu bliska, ale ona jest po prostu w jakimś sensie zgodna tylko. W jakiejś części, nigdy nie w całości. W całości. Czy w tym życiu udało mu się spotkać taką wyobrażeniową istotę? W sensie... To masę spotyka. To jest odczucie, że na przykład ktoś jest w jakiś sposób, ma cechy takie, które są mu jakoś bliskie, ale inne już nie będą mu pasować. Więc jest w takim ciągłym, może podświadomym poszukiwaniu. Nawet nie poszukiwaniu, tylko po prostu niekiedy ktoś coś może mu przypomnieć, wywołać. Okej. Dobrze. To w takim razie chciałabym jeszcze zobaczyć Piotra w przestrzeni międzywcieleniowej przed zejściem jako Piotr. Idziemy tam. I powiedz mi, jak tutaj ta przestrzeń, jak jego czujesz? Widzi bardzo dużo zależności. I to jest na zasadzie takiej, że gdyby wziąć tą przestrzeń międzywcieleniową jako pole gry w szachy, no to Piotr zobaczy więcej ruchów niż jedna osoba by zobaczyła. To znaczy nawet takie, których jakby można by było powiedzieć, że szachy są grą skończoną, więc tam nie można wymyślić nowych ruchów, a ma się poczucie, że Piotr właśnie to zrobił. On widzi dużo więcej zależności przez tą jego naturę, czy jego świadomość już później jest, wydaje się, bardziej skomplikowana. On widzi, czuje jakby w takim polu rozszerzonych potencjałów, tak bym powiedział. Jakby czuje coś, czego nie ma, ale że to czuje, to jakby no, jest to w nim. On z jednej strony jest zaciekawiony, zafascynowany czymś, co widzi, a z drugiej strony tego jakby nie jest w stanie zrozumieć. Dopiero w trakcie ten obraz zaczyna się składać mu w całość i wydaje się, że czasem komplikuje się w jego doświadczeniu. Jeszcze tak zerknij na jego linię czasową ziemską i powiedz mi, czy widzisz tam jakieś eksperymenty, które są robione na Piotrze? Nie. Nie, choć on jest jednym takim wielkim eksperymentem. Jego psychika, jego pole informacji, jego myśli w pewnym sensie są syntetyzowane i jakby później w odczuciu, w życiu jakby kreują dla niego właśnie taką bardzo specyficzną rzeczywistość. I tak samo w jego odczuciach są rzeczy, których nie ma. Dobrze, wracamy do tu i teraz. Powiedz mi, czy widzisz, czujesz jakąś zmianę w Piotrze, kiedy sobie pewne rzeczy uzmysłowił, kiedy je sobie przypomniał? Nie. Jest bardziej to mu komplikuje jakby jego postrzeganie, w sensie takim, że bardziej jakby jeszcze większą pustkę tworzy w nim. Zapytaj. On już kompletnie teraz nie wie, kim jest i w którym momencie to on, a w którym to nie jest on. Nie jest on. Zapytaj Piotra, skąd od zeszłego roku taki ogólny brak energii? Czy jest jakaś przyczyna tego? Takie przepalanie tej energii, jakby zapętlanie się, wpadanie w siebie i tam jakby wypalanie tej energii. Taki nadmierny potencjał, który nie może być wykorzystany, bo on dochodzi jakby i programuje, jakby pobudza go w tym zgodnej częstotliwości, tworząc pewnego rodzaju potencjał, którego nie jest w stanie zogniskować tutaj w tej rzeczywistości, więc jakby to jest wypalane w nim i tworzy zmęczenie, no bo faktycznie ta energia jakby sama z siebie opada, wypala się. A dlaczego drastyczny spadek masy? Z podobnego powodu, no bo bo ciało jakby podąża za tym, co się dzieje w energii. Te informacje, ta energia, która w taki sposób jakby ze sobą tam współgra, wpływa na ciało, które podąża, zareaguje na to. Powiedział, że od zawsze, od kiedy pamięta, ma problemy z kręgosłupem. Jakaś przyczyna tego?
jego ciało nie jest w stanie przenieść jakby mnogości tych informacji, zrealizować, jest by obciążone tym nadawaniem, odbieraniem, przez to jego ciało jest nacechowane czy naładowane ładunkami, które tworzą się, powinny się wytworzyć z jego doświadczeń, ale istnieją jako coś, nie wiem jak to nazwać, bez objawowego na zewnątrz. Bo jest w nim, ale na zewnątrz nie ma. Ale obciążenie, potencjał jest i powoduje wpływ na komórki i ciało, na ciało, na kręgosłup i też wydaje się na inne części jego ciała. Dobrze. Dlaczego ma takie dziwne reakcje na zmianę pogody? Kiedy wychodzi słońce, on czuje osłabienie, źle się czuje. Kiedy z kolei jest pochmurno, to samo. I to dokładnie się dzieje w tym samym czasie, kiedy te chmury nachodzą lub się słońce pokazuje. Wtedy jest, zmieniają się warunki, jeśli chodzi, to znaczy warunki zewnętrzne. Komórka jest na skraju wyczerpania, na pełnych obrotach i teraz musi się jeszcze ciało zaadaptować do zmiany ciśnienia, do zmiany warunków, do wilgotności, do temperatury. Musi się dostroić, więc jest mu trudniej, będąc już obciążoną komórką. Więc całe ciało reaguje po prostu, musi się, adaptując się, musi znaleźć jeszcze dodatkowe zasoby energii, żeby właśnie się dostroić i to czuć jako spadek energii. Dopiero później następuje pewnego rodzaju wyrównanie. Okej. Strach, że zaraz coś mu się stanie albo że zaraz umrze. To jest kwestia odczuć z siebie samego w innych rzeczywistościach, gdzie dzieją się różne rzeczy. I są różne emocje, są różne sytuacje, ale które odczuwa w sobie Piotr. Bardzo prawdziwie, więc to, co sam ta jego świadomość myśli i czuje, niekiedy do niego trafia w takiej formie właśnie, dla niego niezrozumiałej, ale prawdziwej dla tego nośnika jego świadomości gdzieś na zupełnie na innym planie. Ta nerwica wegetatywno-naczyniowa, taki paniki, mocno bijące serce, to też z tego wynika? No to jest tak na zasadzie czegoś takiego, żeby być, że ciało powiedzmy jest w jednym miejscu, a świadomość stałaby na przykład na polu, na froncie, na linii frontu. I widziałaby, jak kule świszczą, jak wybuchają bomby, a ciało jest w innym miejscu, ale czuje to, co tam widzi ta świadomość, więc reaguje ciało w zgodzie z tymi emocjami, które są zupełnie w innym miejscu. Mówi też o problemach finansowych. Jest jakaś przyczyna ezoteryczna tego? Tak, no pewne, tutaj też potencjał, który jest trzymany na takiej aż granicy, tak jakby wyśrubowany, nie jest w stanie dostarczyć czy wpłynąć na materię w kwestii obfitości materialnej, finansowej. Nie jest w stanie jakby w tych wzorcach świadomości przyciągnąć do niego to, co z umysłu jest tylko pewnego rodzaju potrzebą, czy chwilami, może nawet i życzeniem. Pozwolisz mi z Piotrem porozmawiać? Tak. Piotrze? Słucham. Powiedz mi, co chciałbyś zrobić? Czy tak chcesz dalej żyć, żeby się odczuwał dziesiątki tysięcy innych odczuć, których tak naprawdę masz bodźce, które czujesz w sobie, ale których tak naprawdę nie ma na tej linii czasowej. Odczuwasz w pewnym sensie bodźce, które są w tak zwanych klonach twojej świadomości. Powiedz mi, czy chcesz działać z tego miejsca dziś, w
tu i teraz. Tak. Tu. Mhm. Dobrze. Piotrze, chciałabym, żebyś w tej pracy trzymał się swojej naturalnej świadomości, tej, która jest czysta twoja. Żebyś był cały czas w kontakcie z tą twoją naturalną świadomością. Dobrze? Tak. I chciałabym, żebyś ty teraz przypomniał sobie siebie na tamtym planie, jeszcze przed wszystkimi wydarzeniami. Jeszcze twoja córeczka nie skończyła 3 lat. Przypomnij sobie siebie w tamtym czasie. Powiedz mi, czy czujesz tamtą naturalną wolność i radość swoją? Tak. Okej. Bądź cały czas w kontakcie z tym odczuciem. Ale pracujemy tu i teraz, dziś. Chcę, żebyś się w tym miejscu spojrzał na swoje komórki. Jak one teraz wyglądają? Twoje energetyczne, ezoteryczne komórki. I porównał je z tymi, które są twoimi naturalnymi. Czy widzisz różnicę? Tak. Mhm. Co widzisz w tej komórce twojej teraz obecnej? Jest przepełniona. Jest przepełniona. Dobrze. Dobrze. Patrząc na swoją naturalną, prawdziwą, swoją komórkę, chcę, żebyś wyczyścił to, co jest w tej obecnej komórce. Wykasował wszystko, co zostało do niej włożone, ale też wykasował wszystko, co zostało z niej zabrane. Po prostu wykasuj to. Zrównaj z twoją, ze swoją naturalną, żeby i w kształcie, i w zasobie, i w cytoplazmie, i w kolorach stały się jednością. Robisz to? Tak. Mhm. Teraz chcę, żebyś wszystkie komórki w ten sposób potraktował. Wszystko, co jest nie twoje, zbędne, wyczyścił ze swoich komórek. Już masz wzór, już wiesz, jak to wygląda, jak to się czuje. Zrób to. Wszystkie. Udało się? Tak. Jak się czujesz, Piotrze, powiedz? Czuję spokój. Mhm. Dobrze. Chcę, żebyś teraz wykasował wszystkie klony, które powstały na podstawie twojej świadomości. Nawet tę, którą ty stworzyłaś. Gotowy? Tak. Zrób to. Wykasuj to. Tam są ślady twojej energii. I możesz to zrobić. Jak się czujesz? Daj spokojnie. Spokojnie. Mhm. Powiedz mi, czy czujesz jakieś energetyczne lub karmiczno-energetyczne powiązania z innymi istotami ludzkimi i nieludzkimi? Nie. Nie. Okej. Okay. Czułem chyba wcześniej sam ze sobą te świadomości. Mhm. Mam świadomości, które się przenikały, przynosiły mi coś, co dotyczyło tamtych świadomości, ale ja je realizowałem. Dokładnie. To zobowiązanie karmiczne. Mhm. Wyczyściłeś to wszystko. Chcę, żebyś też wyczyścił jakiekolwiek pozwolenia, czy świadome, czy nieświadome,
które dałeś. Pozwolenie, umowy i zgody. Obojętnie na, czy to na poziomie świadomym, czy nieświadomym, chcę, żebyś to wykasował, bo właśnie na tej podstawie można było dalej toczyć cię jako eksperyment. Wykasuj to wszystko. Wszędzie, gdziekolwiek, na jakimkolwiek planie, na jakimkolwiek poziomie są ślady twojej energii, wykasuj to. Wykasuj wszystkie dane na swój temat. Nawet jeśli w tamtym centrum badawczym coś jeszcze zostało twojego, ma to być wykasowane. Totalnie. Całkowicie. Jak się czujesz, Piotrze? Dobrze. Sprawdź, czy gdziekolwiek w tobie jeszcze gdzieś drga, rezonuje obsesja. Nie. Samotność. Nie. Okej. Powiedz mi, czy smutek i pustkę gdzieś czujesz w sobie? Nie. A niepokój? Nie. Wykasuj też wszystkie, myślę, że to już zrobiłeś, modele świadomości, które najpierw ty, nad którym pracowałeś, a potem były już dalej pączkowane. Bioroboty, cokolwiek, co miałoby znamiona jakiekolwiek śladu twojej energii. Wszystko to kasujesz. Dobrze. I zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się. Wróć do swojego oddechu i powiedz mi, jak ty się czujesz. Dobrze. Aha. Jak widzisz teraz, jak czujesz Piotra? Naprawdę jest taki spokojny, zrównoważony. Nie targają nim bodźce. Nie targają nim emocje. Odczucia czy myśli, jest po prostu taki spokój, równowaga. Oczy? Też jest spokój w oczach? Tak. Dobrze. Zobacz, czy gdziekolwiek w jego przestrzeni jeszcze jest jakieś przeładowanie informacjami. Nie, nie ma. Dobrze. Okej. Jeszcze jedno pytanie Piotr miał. A dlaczego od 2019 ma problemy ze spaniem? Czy tam była jakaś przyczyna ezoteryczna tego? Tak, to takie odczuwanie, tak jakby można było powiedzieć, że jedna z części jego świadomości miała problem też z zasypianiem, bo była naładowana różnego rodzaju takimi trudnymi emocjonalnymi sytuacjami, że to jakby przenosiło się i pobudzało też Piotra do tego, żeby właśnie coś czuć. No i to przeszkadzało mu w zasypianiu. To się teraz w jakiś sposób zmieni? Tak, nie jest połączony z tym. Dobrze. Czy te ataki paniki i mocno bijące serce, coś się tutaj zmieni? Tak. Czy Piotr poradzi sobie z problemami finansowymi? Tak. Super. Dobrze. A te nadmierne reakcje na pogodę? Wydaje się, że też to się wszystko, w ogóle dużo procesów takich biologicznych, biochemicznych Piotr zacznie się dziać. Od tego, od samopoczucia, przez jakby potrzebę
nawet innego rodzaju odżywiania, dużo takich odczuć, dużo takich nowych reakcji, takiego odciążenia na każdej możliwej płaszczyźnie będzie super towarzyszyło Piotrowi. Poproś go, żeby zregenerował sobie wszystkie swoje komóreczki z takim mocniejszym uwzględnieniem układu nerwowego, układu krwionośnego i układu kostnego. No i oczywiście trawiennego. Niech sobie zregeneruje wszystkie swoje energetyczne komóreczki, które dokładnie wibrują tak, już na takim poziomie, na którym Piotrowi jest dobrze, jest spokojny. Od razu komóreczki w fizyczności, bo to są te same komóreczki, czują te wibracje. Mitochondria pracują już na innym poziomie, wytwarzając ATP. I powiedz mi, Darku, czy jeszcze zachodzi takie zjawisko jak wypalanie energii? Nie. Czy energia krąży już bez zakłóceń? Tak. Okej, dobrze. Poproś, żeby sobie podniósł częstotliwości i zharmonizował wszystkie energie. I zapytaj, czy chciałby sobie coś powiedzieć. Dać sobie poczuć jedynego siebie. Dobrze. Zapytaj, czy jest jeszcze coś, co moglibyśmy dla niego lub z nim zrobić? Nie. Możemy go już zostawić, zamknąć sesję? To czas, Darku, na ciebie. Rozłącz się i odłącz się całkowicie od Piotra, wyjdź z jego przestrzeni. Rozłącz się i odłącz się ze wszystkimi, ze wszystkim, cokolwiek było w tej sesji, bo ciebie to w żaden sposób nie dotyczy. I podnieś sobie częstotliwości, wracając do siebie, do swoich parametrów. Zharmonizuj swoje energie i wypełnij się tą emocją, którą lubisz odczuwać najbardziej, której się dobrze czujesz. Wypełnij wszystkie komóreczki tą wibracją. Weź głęboki oddech i poczuj oddech już w ciele fizycznym, bo powolutku wracasz. Wracasz wypełniony swoją energią i wibracją, którą lubisz. Regenerujesz tym samym swoje komóreczki. Jest ci dobrze, doskonale. Wracasz do tu i teraz. A kiedy powiem już trzy, będziesz już całkowicie w swoim ciele, w tu i teraz i otworzysz oczy. Trzy. Przestawiło się, tak. Witaj, Darku. Piotrze, czy włączysz mikrofon? No nie wiem, czy w ogóle Piotr jest. Nie jest. Piotrze. Chyba Piotr mi jednak uważa, że gdzieś odleciał. Dobrze, Darku, powiedz tym, jak ty się czujesz. Dobrze. Dobrze. To ci podziękować za wspaniałą pracę. Dziękuję. I wyłączę nagrywanie. Może Piotr w międzyczasie się dołączy do nas. Okej? To wyłączę.